Cześć, z tej strony Hubert i witam Was w kolejnym odcinku magazynu Kulturka. Na naszym kanale zawitało ostatnio kilku nowych widzów, tak więc przypominam, że jest to cotygodniowy przegląd najciekawszych newsów ze świata muzyki, filmów i seriali. Jeżeli lubicie tę serię, koniecznie zaznaczcie swoją obecność łapką w górę pod tym filmem i jakimkolwiek komentarzem. Zachęcam również do subskrybowania Pełnej Kulturki i zaznaczenia dzwonka. Wtedy żadne z naszych materiałów Was nie ominą, a w wakacje mamy zamiar wypuścić sporo odcinków o naprawdę ciekawej tematyce. To tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, teraz możemy już lecieć z odcinkiem. Gene Simmons, wokalista zespołu Kiss, zdradził ostatnio, w jakich okolicznościach powstała nazwa jego grupy i jakie nazewnictwo zaproponował jeszcze wcześniej. W wywiadzie dla WFSB muzyk powiedział: Petera i może Ace'a swoim zdezelowanym Mustangiem i próbowaliśmy wymyślić nazwę. Powiedziałem, a może nazwiemy się Fuck. Pierwszy album będzie nazywał się Fuck It, drugi Fuck You, a trzeci Fuck Us. Zaczęliśmy się śmiać. I wtedy Paul, pół żartem, powiedział, a może nazwiemy się Kiss. I wtedy ja powiedziałem, zaraz, co ty powiedziałeś? Od razu nam się ta nazwa spodobała. Wszystko wyszło naturalnie. Nie było to żadnego marketingu. Każdy na świecie wie, czym jest pocałunek. Pocałunek śmierci, pocałunek życia. Podobało nam się. Brian May, gitarzysta zespołu Queen, wyróżnia się charakterystycznym brzmieniem, które uzyskuje m.in. dzięki rezygnacji z gry kostką. Zamiast niej May używa 6-pensowej monety. W wywiadzie dla radia BBC wyjaśnił dlaczego. Stosowałem miękkie kostki, bo myślałem, że tak będzie można grać szybciej. Stopniowo jednak odkryłem, że potrzebne mi są coraz twardsze kostki. Im twardsza, tym lepiej czujesz struny. Zacząłem więc stosować monetę i okazała się idealna. Sześciopensówka ma jeszcze jedną zaletę. Jest na tyle twarda, żebyś dobrze czuł strunę, ale na tyle miękka, żeby nie pękła struna. I ma ząbkowaną krawędź. Jeśli uderzyć nią pod odpowiednim kątem, uzyskasz miłe brzmienie. Dave Grohl wyznał niedawno, że byli członkowie zespołu Nirvana spotykają się i grają ze sobą. W wywiadzie dla Howarda Sterna powiedział, że spotyka się co jakiś czas z Chrisem Novoselickiem i Peytem Smearem, czyli gitarzystą jego zespołu Foo Fighters. Chris jest pilotem, więc kiedy przylatuje do Los Angeles, spotykamy się na kolacji. Pat zawsze jest w pobliżu i lubimy spędzać czas we trójkę, a jeśli mamy pod ręką instrumenty, to gramy. Nie ogrywamy jednak starych numerów Nirvany, tylko sobie jamujemy. A czasem z tego jamu zrodzi się piosenka. A jeśli jesteśmy w studiu, to ją nagramy. Nagraliśmy więc parę numerów i są naprawdę fajne. Muzyk na pytanie, czy zamierzają wydać piosenki na jakimś albumie, powiedział: nic do tej pory z nim nie zrobiliśmy. Dla nas to raczej przyjacielski jam. Nie zanosi się na wielką oficjalną reaktywację ani nic z tych rzeczy. Nie czujemy presji, żeby zrobić coś, o czym usłyszy świat. To tylko zabawa. Kiedy gramy, brzmimy tak jak kiedyś. Zarówno Dave Grohl, jak i Pat Smear są czynnymi muzykami, grając we wcześniej przeze mnie wspomnianej grupie Foo Fighters, założonej po rozpadzie Nirwany. Z kolei Chris Novoselic postanowił kompletnie się wycofać ze sceny muzycznej. Członkowie zespołu Metallica postanowili pozwać firmę ubezpieczeniową. City News Service informuje, że firma Lloyd's of London otrzymała pozew od legendarnej grupy, ponieważ ubezpieczyciel rzekomo nie wywiązał się z warunków, odmawiając pokrycia kosztów koncertów odwołanych przez zespół w 2020 roku. Dokładnie chodzi o trasę po Ameryce Południowej, zaplanowaną na kwiecień 2020, która została oczywiście odwołana z powodu pandemii. Ubezpieczyciel stwierdził, że oferta nie obejmowała takiej sytuacji, zespół natomiast jest przeciwnego zdania. City News Service nie poinformował jednak, o jaką kwotę chodzi. Nie odchodzimy zbyt daleko od Metallica, albowiem zespół z okazji 30-lecia czarnego albumu postanowił wypuścić specjalną edycję whisky. James Hetfield wspominał Black Album w następujący sposób. Wiele rzeczy się zmieniło po wydaniu czarnej płyty. Drastycznie zmieniło się postrzeganie i percepcja Metallica. Piosenki takie jak Sandman, Unforgiven czy Nothing Else Matters pokochali ludzie na całym świecie, popularyzując naszą nazwę. Nasze życie się zmieniło i mamy nadzieję, że udało nam się zbliżyć ludzi na świecie. Obrazek, zwany również autoportretem lidera Nirwany, Kurta Cobaina, został sprzedany za horrendalną sumę. Artefakty związane z Cobainem cieszą się bez wątpienia sporą popularnością, albowiem niedawno informowaliśmy o kilku włosach wokalisty sprzedanych za sumę około 50 tysięcy złotych. Tym razem jest o wiele grubiej. Nabywca zakupił rysunek stworzony przez Cobaina w Singapurze w 1992 roku, wręczony niejakiej Jack Chong. Muzyk obok swojego wizerunku postanowił dopisać: Kurt Cobain, gwiazda rocka.
Nie wiem nawet jak się gra i mam to gdzieś. Ilustracja została sprzedana za $281,250, czyli około 1 050 000 zł, a według pierwotnych przewidywań miała zostać opchnięta za około 20 000 dolców. Na koniec dodamy jeszcze, że amerykański raper Post Malone postanowił zafundować sobie 2 diamentowe zęby. Piosenkarz za nowe kły zapłacił 1 600 000 dolarów. No cóż, jak dostanie w zęby, zaboli 2 razy mocniej. Okej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Przypominam, że będziemy bardzo wdzięczni za każdą łapkę w górę, każdy komentarz i oczywiście subskrypcję na naszym kanale. Wtedy będziecie ze wszystkim na bieżąco i żaden ze wstawianych przez nas filmów Was nie ominie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w sobotę.